Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej części naszego programu, czyli w naszym 15-dniowym rytuale magicznym. I z tego, co widzę, czekajcie, niech sobie music włączę. Pracujemy nad tym. Odcinamy dzisiaj negatywne energie. Muzyczek, którego nie słyszę. Tylko ja, bo mam wyłączony dźwięk też. Dobrze, już słyszę. I co? I za moment zaczynamy działać. Ja tutaj już jestem od pół godziny, więc kto chciał nas znaleźć, to pewnie już znalazł. Tak patrzę, że mi mówicie, że mamy 150 osób. Wow. Czyli jest fajnie już. Zobaczymy, czy damy radę przekroczyć tęże energię 200 osób przy ostatnim poniedziałkowym rytuale. Zobaczymy, kto dotrzyma. A tu nam mało zostało, bo nam zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem działań, czyli w zasadzie dzisiaj robimy półmetek. I co? I dzisiaj i jutro jest rytuał, a potem po moim przyjeździe, czyli od... Nie wiem od którego, bo zgłupiałam już teraz sama przy tym kalendarzu, ale to wiadomo. Dobrze, moi kochani. Myślę, że możemy zaczynać. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Wzywam do kręgu i witam serdecznie ponad 180 osób o czystych sercach, czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia wszystko czyni gładko. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania tak wielu czarownic, nic złego się nie stanie. I czarowników. Weźcie w swoje ręce, w swoją świecę, w swoje obydwie dłonie. W tych świecach wielka moc płynie, a magia świecy płonie. Powtarzajcie za mną bezpieczne słowa mocy.
z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Pamiętajcie, odcinamy dzisiaj negatywne energie. Siła, kupa nas, stosik, moc i potęga. Ja, Joanna, stojąc u progu wielkich zmian, chcę wejść czysta do nowego roku. Oczekuję dobrych, wielkich zmian, a chcę pozbyć się złych uroków. Przywołuję dziś siłę ognia, by spaliła wszelkie negatywy. Dziś oczyszczam wszelkie negatywne energie. Bez tych energii już jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy. Za dobre energie serdecznie dziękuję panom, władcom czterech żywiołów. Do was swe prośby kieruję. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego moce, poprzez ziemię i jej siłę, poprzez powietrze i jego lotność, poprzez wodę i jej czułość. Krąg jest otwarty, lecz niezłamany. 200 osób. Brawo. Dla nas. Wielkie brawa. Czyli większość z nas robi o wyznaczonej godzinie i jest super. I jest super. Dziękuję wam po trzykroć. Odkreślam tutaj. Biorę długopisik z wielką dozą. Ósmą część naszego 15-dniowego rytuału. Jutro odcinamy złe oko. Dziękuję po trzykroć tym wszystkim, którzy byli, tym, którzy lecą. Mówię dobranoc. I przypominam, że w październiku również będziemy robić działania wszelakie. I to będzie cudne. Dzięki, dzięki, dzięki. Ja widzę, że wam się te rytuały nasze podobają. A mam, wiecie co, dekrety podobały wam się stanowczo, tak? Ale po tych rytuałach mam stały odzew, że coś się zmieniło, coś się dzieje, że gdzieś się polepszyło. Tu żygałam, tam srałam, norma, spoko. Po oczyszczaniach tak może być. Tutaj mi się lepiej śpi, tam mi się lepiej funkcjonuje, tu mi wygodniej, tam mi lżej. Także słuchajcie, myślę, że ten rytuał był wymyślony po prostu w ramach channelingu zacny. I myślę, że ten następny przyciągający w nasze życie, boginię sobie wzięłam. Ja sobie w ogóle tą boginię wsadzę i nie powiem, że ołtarz, a nie gdzie indziej. Wsadzaj sobie, gdzie chcesz. A sobie wsadzę, bo jest śliczna. Jest niebieska. Tylko czemu mi się tu nie trzyma? Czemu mi się nie trzymasz boginię? Będziesz mi się tu trzymała? Do kwiatków. To odgrzebię i ja proszę bardzo. Trzyma. I myślę, że w październiku, jak będziemy już przyciągać dobre energie, to już w ogóle. Tylko pamiętajcie, kartka, długopis i robimy na jednej świecy. I 14-dniówkę. Czyli od 23, tak? Poniedziałek jest 23, potem? Tak. Tak, czyli potem od poniedziałku. Jutro jest ostatni w tej części, a potem od poniedziałku 23 robimy dalsze działania. O. Dores mówi też mi, po tych oczyszczeniach jest lepiej. Dziękuję. No wiedziałam. Wiedziałam. Romualda mówi, że bez świecy, bo w pracy jest. Nieważne. Naprawdę. Czasem czarownice jeść, co nie miały, też czarowały. Poszły do lasa listka, urwały, puściły z wiatrem. Życzenie wypowiedziały, dobrze było. Dajemy radę. Dobra.